Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Dziwne przygody Sherlocka Holmesa. 8. Pierwsze sprawozdanie doktora Watsona. Od owego punktu będę przepisywał moje własne listy do Sherlocka Holmesa, albowiem odtwarzają owe wypadki, myśli i podejrzenia z większą dokładnością niż moja pamięć. Baskerville Hall, 13 października. Drogi Holmesie, moje poprzednie listy i depesze powiadamiały cię dokładnie i szczegółowo o wszystkim, co się działo w tym ponurym zakątku. Im dłużej tu bawię, tym bardziej czuję się smutny i zaniepokojony. Te bagna rzucają cień na duszę. Zdaje mi się, żem się przeniósł nie tylko do innego kraju, ale i w inną epokę, że żyję w czasach przedhistorycznych. Kamienne siedziby naszych przodków zasiewają gęsto oparzelisko i dziwić się należy, dlaczego oni osiedlali się w tych bagnach. Przypuszczam, że to był szczep tchórzliwy, stroniący od wojowniczych sąsiadów, a trzęsawisko było najpewniejszą przeciw nim warownią. Te hipotezy nie mają jednak nic wspólnego z moim posłannictwem i nie zaciekawią twojego praktycznego umysłu. Wiem, jak ci jest obojętnym, czy Ziemia obraca się dookoła Słońca, czy też dzieje się odwrotnie. Wracam do faktów tyczących się Sir Henryka Baskerville. Jeżeliś nie otrzymywał sprawozdań przez parę dni ostatnich, to tylko dlatego, że do dziś nie było o czym pisać. Dzisiaj zdarzyła się okoliczność niezwykła, lecz zanim ci ją opowiem, muszę cię obznajmić z innymi stronami sytuacji. Wspomniałem ci już o zbiegłym więźniu, który się ukrywa wśród bagien. Według wszelkiego prawdopodobieństwa opuścił już te strony, co jest pożądane dla mieszkańców żyjących na pustkowiu. 2 tygodnie już minęło od jego ucieczki, a dotychczas nikt go nie widział i nikt o nim nie słyszał. Łatwo wprawdzie ukryć się na tym trzęsawisku usianym głazami, które służyły za schronienie przedhistorycznemu człowiekowi. Ale nie ma tam żadnego pożywienia. Sądzimy zatem, że uciekł, a okoliczni farmerzy zaczynają nabierać otuchy. W pałacu jest nas 4 silnych mężczyzn. Można by się obronić w danym razie, ale przyznaję, żem się obawiał o Stapletonów. Mieszkają na zupełnym pustkowiu, o parę mil od ludzkich siedzib. Trzymają tylko służącego i kucharkę. Brat jest wątły i niezbyt silny. Siostra, jakkolwiek rosła i dobrze zbudowana, nie mogłaby stawić oporu takiemu zbójowi. Gdyby ich napadł, byliby na jego łasce i niełasce. Sir Henryk jest o nich zatrwożony, dawał im na wszelki wypadek grooma, Perkinsa, ale Stapleton odmówił stanowczo. Nasz baronet zaczyna interesować się żywo piękną sąsiadką. Nic dziwnego, że wśród życia tak jednostajnego szuka rozrywki, a dziwić się można tym mniej, że panna prześliczna. Jest w niej coś gorącego, podzwrotnikowego. Sprzeczność pomiędzy nią a chłodnym, brzydkim bratem, zdumiewająca. Chociaż i on
Robi wrażenie wulkanu przysypanego popiołami. Ma widocznie wielki wpływ na siostrę. Zauważyłem, że Miss Beryl, mówiąc, spogląda wciąż na niego, jak gdyby szukała aprobaty. On ma w oczach groźne błyski, a zacięte usta zdradzają naturę twardą i nieubłaganą. Byłby ciekawym studium dla ciebie. Złożył wizytę Baskervillowi nazajutrz po naszym przyjeździe, a zaraz następnego poranku zaprowadził nas na miejsce wsławione legendą o okrutnym Hugonie. Jest to daleka, kilkomilowa wycieczka przez łąkę i trzęsawiska, a miejsce samo tak ponure, że mogło natchnąć pomysłem do krwawej legendy. Sterczą na nim dwa olbrzymie spiczaste głazy. Sir Henryk był wzruszony i kilkakrotnie zapytywał Stapletona, czy doprawdy wierzy w oddziaływanie sił nadprzyrodzonych na bieg naszego życia. Pytał wesoło, ale było widać, że bierze tę rzecz poważnie. Stapleton był ostrożny w odpowiedziach, ale można było poznać, że powstrzymuje się od wyrażenia swoich myśli ze względu na spokój baroneta. Opowiedział nam kilka wypadków, w których starożytne rody były prześladowane przez jakąś siłę nieczystą i pozostawił nas pod wrażeniem, że przywiązują wiarę do owej legendy. Wracając z tej wycieczki, zaprosił nas na śniadanie do Merripit House i wtedy Sir Henryk poznał Miss Stapleton. Od pierwszej chwili zrobiła na nim wielkie wrażenie, a jeśli się nie mylę, było obopólne. Od owego dnia baronet bywa tam co dzień. Dzisiaj zaprosił na obiad rodzeństwo. Można by sądzić, że taki mariaż powinien być mile widzianym przez Stapletona, jednak spostrzegam niezadowolenie na jego twarzy, ilekroć Sir Henryk zbliża się do jego siostry lub okazuje swój zachwyt. Tłumaczę to sobie egoistycznym przywiązaniem, bo życie przyrodnika na tym pustkowie byłoby jeszcze smutniejsze, gdyby go nie opromieniała Miss Beryl. Wątpię, czy Stapleton posunie tak dalece egoizm, aby się sprzeciwić temu świetnemu małżeństwu, choć widocznie nie życzy sobie zażyłości pomiędzy siostrą a baronetem. Parę razy przeszkadzał im w rozmowie sam na sam. Bądź co bądź, trudno mi będzie teraz spełnić twoje polecenie, abym nigdy nie opuszczał Sir Henryka. Sprzykrzyłbym mu się prędko, gdybym chodził za nim jak cień. Kiedyś, we czwartek, doktor Mortimer był u nas na śniadaniu. Przy wykopaliskach w Longdown udało mu się znaleźć czaszkę przedhistorycznego człowieka. Jest uradowany. Trudno o większego entuzjastę i maniaka. Po śniadaniu przybyli Stapletonowie. Na prośby Sir Henryka doktor zaprowadził nas wszystkich do Alei Wiązów, aby nam pokazać, jak się rzeczy miały owej nocy. Aleja jest długa, po obu stronach szerokie żywopłoty, za nim trawniki. Na końcu alei wznosi się letni domek, rodzaj altany. W połowie drogi jest furtka prowadząca na łąkę, za którą leży trzęsawisko. Furtka jest drewniana, biała, ma klamkę i zasuwę. Pamiętałem twoją hipotezę i starałem się odtworzyć w myśli katastrofę. Stojąc przy tej furtce, biedny Sir Karol ujrzał coś, co go tak wystraszyło, że stracił przytomność i zaczął biec prosto przed siebie, aż mu tchu zabrakło. I padł nieżywy z wycieńczenia i trwogi. Uciekał liściastym tunelem. Co go wystraszyło? Pies zwyczajny, pasterski, czy też jakieś stworzenie fantastyczne? Widmowe. Czy była w tym ręka ludzka, czy też moc nadprzyrodzona? Może blady Barrymore wie o tym zdarzeniu daleko więcej niż mówi. Jakiekolwiek jest to rozwiązanie zagadki, ostatnim jej słowem – zbrodnia. Poznałem jeszcze jednego sąsiada, pana Franklanda z Lafterhall. Mieszka o 4 mile od nas. Jest to człowiek niemłody, siwy, temperamentu cholerycznego, zawołany pieniacz. Pół majątku stracił na procesy. Nie chodzi mu o przedmiot sporny, lecz o sam proces. Czasami zamyka drogę publiczną i zmusza gminę do pozywania go przed sądy. Innym razem wdziera się w drogę prywatną, dowodząc, że służyła dawniej do publicznego użytku. Zna wszystkie prawa obyczajowe, niekiedy używa swych wiadomości na korzyść włościan z Fernworthy, a czasem przeciwko nim.
bywa niesiony w triumfie przez wieś lub palony na figie. Stosownie do swej działalności. Ma obecnie 7 procesów, które zapewne pochłoną resztę jego fortuny. Poza tą manią wydaje się dobrodusznym, poczciwym staruszkiem. Wspominam o nim dlatego tylko, żeś mi polecił opisywać ci wszystkie osoby, które spotykam i o których słyszę. Obecnie pan Frankland ma nową rozrywkę. Przez wyborny teleskop dniami całymi z dachu swego domu wypatruje zbiegłego więźnia. Gdybyż tylko na tym poprzestał. Ale on chce podobno wytoczyć proces doktorowi Mortimerowi za otwarcie grobu przedhistorycznego bez pozwolenia potomków, a to skutkiem czaszki z epoki neolitycznej, odgrzebanej w Longdon. Bądź co bądź, urozmaica nam jednostajność życia i wprowadza do niego trochę komicznego pierwiastka. A teraz, doniosłszy ci o zbiegłym więźniu, opisawszy ci rodzeństwo Stapleton, doktora Mortimera i pana Franklanda z Lofterhall, powiem ci coś bardzo ciekawego o Barrymorze i o niezwykłych zdarzeniach zeszłej nocy. Naprzód słówko o telegramie, któryś wysłał z Londynu, a który miał nam służyć za dowód obecności Barrymora w pałacu. Donosiłem ci już, że sądząc ze słów pocztmistrza, doszedłem do przekonania, iż ta próba niczego nie dowiodła. Mówiłem o tym Sir Henrykowi, ale on ze zwykłą sobie szczerością wezwał Barrymora i zapytał go, czy dostał telegram. Barrymore odpowiedział twierdząco. Czy chłopiec oddał ci go do rąk? Pytał Sir Henryk. Barrymore spojrzał ze zdziwieniem. Nie, odparł po namyśle. Byłem wtedy na strychu, ale moja żona odniosła mi zaraz depeszę. Czyś odpowiedział na nią sam? Prosiłem żonę, żeby mnie wyręczyła. Po obiedzie wszczął znowu tę sprawę z własnego impulsu. Nie rozumiałem, dlaczego mnie jaśnie pan pytał w telegram, rzekł. Czy zrobiłem co niewłaściwego? Sir Henryk uspokoił go w tym względzie, ofiarował mu część swojej garderoby, ponieważ nadeszły już garnitury obstalowane w Londynie. Miss Barrymore zaciekawia mnie. Jest to niewiasta gruba, ociężała, poważna. Wygląda na purytankę. Trudno sobie wyobrazić osobę mniej wrażliwą, a jednak powiedziałem ci już, żem słyszał wyraźnie jej płacz pierwszej nocy naszego pobytu w Baskerville Hall. Potem widziałem nieraz ślady łez na jej twarzy. Musi mieć jakąś wielką zgryzotę. Czasami zastanawiam się, czy jej nie trapią wyrzuty sumienia. Chwilami posądzam Barrymora, iż jest tyranem. Zauważyłem w nim od razu coś niezwykłego, ale to, co widział zeszłej nocy, utrwala mnie w najgorszych posądzeniach. A jednak sam fakt może się wydać błahym. Wiesz, że mam sen lekki, a od chwili, gdym tu przybył w charakterze anioła stróża, sypiam z otwartymi oczyma, jak zając. Otóż wczorajszej nocy około 2 obudził mnie odgłos kroków przechodzących obok mojego pokoju. Wstałem, uchyliłem drzwi i wyjrzałem. Po korytarzu sunął długi cień rzucany przez mężczyznę, zakradającego się na palcach ze świecą w ręku. Był w koszuli i spodniach, szedł boso, powoli i bardzo ostrożnie. W całym jego zachowaniu było coś tajemniczego. Korytarz przecięty jest balkonem, znajdującym się nad główną sienią i portykiem, ale biegnie dalej po jego drugiej stronie. Gdym stanął przy balkonie, ów cień dotarł już był do drugiego końca korytarza. Po blasku światła zmiarkowałem, że wszedł do jednego z przyległych pokojów. Ponieważ wszystkie te pokoje są nieumeblowane, przeto cel wędrówki stawał się jeszcze bardziej zagadkowym. Światło błyszczało stale w jednym punkcie. Zajrzałem do tego pokoju przez drzwi uchylone. Barrymore stał pod oknem i trzymał świecę przy samej szybie. Zwrócony był do mnie profilem. Widziałem na jego twarzy wyczekiwanie i niepokój. Przez chwilę stał nieruchomo, wreszcie coś mruknął, machnął ręką i świecę odstawił. Uciekłem do mego pokoju. Niebawem doleciały mnie znowu ciche kroki. Barrymore wracał. Przez długi czas nie mogłem się uspokoić. Tysiączne myśli i podejrzenia przelatywały mi po głowie. Już w półśnie usłyszałem zgrzyt klucza we drzwiach, ale nie mogłem zmiarkować w których.
Co to wszystko znaczy? Nie wiem. Lecz w każdym razie dzieją się w tym domu rzeczy dziwne, nie rokujące nic dobrego. Wcześniej czy później wyświetlimy zagadkę. Nie chcę cię bałamucić moimi przypuszczeniami, albowiem żądasz tylko faktów. Miałem dziś rano długą rozmowę z Sir Henrykiem i obmyśliliśmy plan kampanii. Znajdziesz go w moim następnym liście. Tłumaczyła Eugenia Żmijewska. Muzyka Nikodem Kluczyński i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.